Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jerzy Orlik. Prowadzę gabinet masażu i chirudoterapii w Konstancinie Zielny. Chcę Państwu omówić zabieg chirudoterapii. Nazwa chirudoterapia pochodzi od łacińskiej nazwy pijawki, czyli chirudo medicinalis. Lecznicze działanie pijawek lekarskich tłumaczy się właściwościami wydzieliny gruczołów silnowych, które dostają się do organizmu człowieka po przegryzieniu przez pijawkę skóry i przenikają w ciągu całego okresu wysysania krwi. Pijawka nie stanowi panaceum na wszystkie choroby, ale może pomóc w chorobach i bólach serca, nadciśnieniu, niedociśnieniu, chorobach płuc i oskrzeli, chorobach przewodu pokarmowego, chorobach wątroby, wrzodów żołądka, dwunastnicy, wysokiego cholesterolu, alergii, wszelkich chorobach skóry, żylaków, zakrzepowych zapaleniach żył, chorobie niedokrwiennych serca, trudnodających się ran, hemoroidów, chorobach kobiecych, bezpłodność, rwa kulszowa, zapalenie korzonków, bóle stawów, obrzęki. W 1996 roku potwierdzono badaniami naukowymi korzystne działanie chirudozwiązków na stymulację wzrostu komórek nerwowych. W związku z tym faktem duże nadzieje wiąże się z możliwością leczenia poporodowych porażeń mózgowych u dzieci oraz choroby Parkinsona i Alzheimera. Pijawki są bardzo często wykorzystywane przy replantacji kończyn palców, skóry, piersi, uszu oraz przy kuracjach odmładzających. Przeciwwskazaniem do stosowania chirudoterapii są ciąża, hemofilia, przebyte leczenie z wykorzystaniem leków obniżających krzepliwość krwi, niskie ciśnienie krwi, silna anemia oraz dzieci poniżej 10 roku życia. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na zabiegi chirudoterapii do mojego gabinetu w Konstancinie Jeziornie przy ulicy Piłsudskiego 32. Jerzy Orlik.